Matura 2020, zadanie czwarte, pary, tym razem rozwiązane w języku C++. Omówienie wrzucimy oczywiście na maturainformatyka.buzinfo.pl. Stąd też z działu program wybieramy treść zadania. W pliku pary TXT znajduje się 100 wierszy. W każdym z nich mamy liczbę całkowitą z przedziału od 3 do 100, oraz słowo złożone z małych liter alfabetu angielskiego od 1 do 50 po spacji. Zanim przejdziemy do rozwiązywania punktów, spróbujmy wczytać nasz plik. Biblioteka obsługi klawiatury i ekranu standardowa, tu zresztą potwierdzamy, że będziemy standardowo się do niej odwoływać, oraz biblioteka operująca na streamach, ale w odniesieniu do plików. F-stream, czyli file stream. Oczywiście file stream musimy sobie ustawić taką zmienną. Plik wejściowy, tak ją nazwałem. Dodatkowo przygotowuję dwie tablice. Jedną na liczby, stuelementową, i jedną na stringi, także stuelementową, do której wczytamy dane z pliku. Otwieramy ten plik instrukcją open. Fizycznie plik nazywa się pary.txt i ponieważ nie jest podana do niego ścieżka, to znaczy, że jest w tym samym miejscu, gdzie jest nasza źródłówka pary CPP oraz gdzie jest tworzony plik wykonywalny po kompilacji. Otwieramy go w trybie wejścia in. To jest tryb domyślny. Można by to, co jest zaznaczone w tym momencie, pominąć. Po otworzeniu pliku muszę oczywiście stukrotnie wczytać. Skąd? No, z tej zmiennej plik wejściowy, która jest teraz strumieniem przygotowanym do odczytywania danych z tego pliku. Najpierw kolejno liczbę, a potem tekst. I tak stukrotnie muszę to powtórzyć, po czym zamykam plik. I specjalnie dla Was, oczywiście gdybym pisał program, też bym sobie to zrobił, sprawdzenie, czy poprawnie wczytałem dane do tych tablic. Czyli teraz przebiegam znowu 100 razy, ale tym razem przez tablice, do których wczytywałem dane, wypisuję liczbę, spacja, tekst, a potem jeszcze o taki separator pomiędzy kolejnymi wierszami, które były wczytywane. Skompilujmy to. W porządku, jest tylko ostrzeżenie o nieużywanej zmiennej n na razie i wykonamy nasz program. Tak, to są te dane. To jest pierwsza wczytana linijka 68 oraz taki tekst, druga linijka i tak dalej, i tak dalej. Podpunkt pierwszy. Mocna hipoteza Goldbacha mówi, że każda parzysta liczba całkowita większa od 4 jest sumą dwóch liczb nieparzystych pierwszych. Na przykład 20 to suma 3 plus 17. To są liczby nieparzyste pierwsze. Albo 7 plus 13. Należy z wczytanych liczb wybrać wszystkie liczby parzyste i rozbić je na sumę ich liczb nieparzystych, pierwszych. Przy czym, jeżeli jest taka sytuacja, że mamy dwie albo więcej takich par, to wypisujemy tę, gdzie jest największa różnica. Czyli 17 minus 3 daje większą różnicę niż 13 minus 7. To znaczy, że wypisujemy tę parę. Można do tego jednak troszeczkę łatwiej podejść. Jeżeli będziemy poszukiwać tych liczb od najmniejszej i do niej będziemy ustawiać parę, to znaczy, że pierwsza napotkana, która posiada taką parę, to będzie właśnie to, co nas interesuje. Wypisujemy i przerywamy poszukiwanie ewentualnych kolejnych par liczb pierwszych, które dają w sumie zadaną liczbę. Trzeba jednak do tego celu mieć informację, czy liczby konkretne są liczbami pierwszymi. W tym celu stworzyłem dla Was króciutki filmik z sitem Eratosthenesa, w którym omawiam, jak można stworzyć tablicę informującą o tym, jakie liczby z przedziału od 2 do n są liczbami pierwszymi, albo ewentualnie przetestować dowolną liczbę. Zachęcam do obejrzenia tego filmu. Tutaj zakładam, że to jest już dla nas znane. Zakładam zatem, że potrafimy napisać sito Eratosthenesa,
który wygeneruje tablicę P. Tu mamy informację, które liczby w pewnym przedziale są pierwsze. I tak widzimy, że 97 w tej tablicy ma wartość 1. Indeks tej tablicy to jest testowana liczba, a to jest informacja, że jest ona liczbą pierwszą. Natomiast 98 nie jest liczbą pierwszą. Możemy zatem przejść do rozwiązania zadania pierwszego. Pierwsza pętla po i to oczywiście przebiegnięcie przez wszystkie wczytane liczby. Proszę zauważyć, że tutaj sprawdzamy wszystkie liczby, które mamy w tablicy wejście liczbowe. I sprawdzamy, czy jest podzielna przez 2. Jeśli jest, to znaczy, że jest to liczba nieparzysta, ale tutaj negujemy warunek, czyli prawda jest dla liczb parzystych i większych od 3, bo takie było założenie. Co teraz trzeba zrobić? Będziemy przebiegać przez tablicę P, od trójki począwszy, i sprawdzać liczby pierwsze w taki sposób. Mieliśmy przykład w treści zadania dla 20. Więc jeżeli znajdziemy trójkę, to wiadomo, że 20 minus 3 to jest 17. Parą może być 17. Sprawdzamy zatem, czy 17 też jest liczbą pierwszą. I jeżeli tak, wypisujemy to zestawienie, przerywamy testowanie, bo nie chcemy już wypisać dla 7 i 13 kolejnego rozłożenia liczby 20. Ten warunek wyraża się o czymś takim. Najpierw sprawdzamy, czy P od J, J w tym momencie wynosi 3, jest prawdą, czyli czy jest liczbą pierwszą? Tak, jest. Jeżeli tak, to równocześnie, czy P od 17, przecież to ma wartość 17, czy też jest liczbą pierwszą? Jeśli tak, wypisujemy oczywiście interesujące nas liczby i przerywamy analizę tej pętli. Dla tej liczby już mamy wszystko gotowe. Przechodzimy oczywiście do kolejnego elementu w tej pętli. Tej pętli break nie przerwie. Sprawdźmy, czy to zadziała. Kompilujemy, wykonujemy i oczywiście wszystkie liczby parzyste wejściowe rozłożyliśmy. Pierwsza to była 68 i bardzo piękny rozkład na dwie liczby pierwsze. 7 plus 61 to jest 68. Podpunkt drugi. Musimy teraz przeanalizować wszystkie wczytane słowa, czyli tablica wejście tekstowe. I sprawdzamy, wyszukujemy w nich najdłuższy podciąg złożony z tych samych znaków. Czyli w tym wypadku 4 literki Z. Odpowiedzią ma być coś takiego. Z, 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 Z i potwierdzenie, że jest ich 4. Jeśli dwa podciągi są równie długie, na przykład tutaj, z literek K i B, wypisujemy pierwszy od lewej napotkany, czyli trzykrotnie pojawiło się K. Implementacja. Pierwsza pętla po I przebiega przez wszystkie słowa. I to jest numer słowa w tablicy wejście tekstowe. Druga pętla w niej po J-ach przebiega przez wszystkie literki badanego słowa. Proszę zauważyć, że tu jest warunek ukończenia tej pętli, czyli dopóki osiągniemy długość badanego słowa. Dobrze. Sprawdzamy. Jeżeli wejście tekstowe to jest nasze słowo, a to jest jego litera. Jeżeli badana litera jest równa literze poprzedniej, co to jest poprzednie? Poprzedni jest oczywiście stringiem, tak? Poprzednie zadeklarowaliśmy sobie jako string. Jednoelementowy string składa się oczywiście z tej litery, ona ma indeks 0 i symbolu, którego nie widzimy, zakończenia tekstu. Dlatego musimy, jeżeli porównujemy przez litery, nawet jeżeli string składa się, widzimy optycznie z jednej litery, to jest to litera o indeksie 0. A zatem porównujemy poprzednią literę, którą sobie najpierw ustawiliśmy, na taką, która nie występuje w danym tekście. Jeżeli są one sobie równe, to znaczy, że kontynuuje podciąg złożony z tych samych liter i zmienną lokalny podciąg zwiększam sobie o 1, to znaczy, że jest jej o 1 więcej, a jeśli nie jest równe, tak jak akurat w tym przypadku, to co robię? Max. Sprawdzam, czy jest mniejszy od log. To znaczy, że ten podciąg, który do tej pory
narastał mi, czy czasem nie jest większy od tego, który już określiłem jako maksymalny. Klasyczne szukanie maksimum. Jeśli tak, no to oczywiście muszę podmienić, że ten do tej pory znaleziony maksymalny nie jest najdłuższy, ponieważ ten ostatni znaleziony jest dłuższy. Podmieniam go i oczywiście zapamiętuję sobie także literkę jako string, czyli litera jest tą poprzednią analizowaną. Po tym, już za każdym razem oczywiście, muszę ustawić sobie lokalną długość tekstu na 1, ponieważ jest to pierwszy nowy znak. I co? Poprzednią literę, ponieważ będę analizował teraz tę, jako poprzednią tę, którą obecnie analizuję, no to ustawiam właśnie w taki sposób, tak? Tę literę, którą teraz analizuję, ustawiam sobie na poprzednią. I powtarzam tą czynność. Jest pewien problem. Jeżeli tekst będzie się kończył, to muszę także wykonać tę operację. W związku z tym proszę zauważyć, że ja tutaj do tekstu mojego, który analizuję, doklejam sobie na koniec znak, który w nim nie występuje. Ponieważ gdyby ten tekst wyglądał na przykład tak, A, B, 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 to ja przy ostatniej analizie nie wskoczyłbym tutaj, ponieważ to byłoby równe, i nie dokonałbym ostatniej podmiany, czyli pominąłbym takie zbitki, które kończą tekst. Na co oczywiście sobie nie mogę pozwolić. W związku z tym uzupełniam tablicę tekstów o dodatkową literę na końcu każdego tekstu, która na pewno do tego tekstu nie należy, ponieważ on się składa z samych liter alfabetu, alfabetu łacińskiego czy angielskiego. I jak odszukaliśmy nasze maksimum, no to je wypisujemy. Oczywiście to jest akurat zbędne, ponieważ jest to tekst, ale to jest dla mojej wygody wypisane, po czym wypisuję n-krotnie, czy w tym wypadku max-krotnie odpowiednią literkę, czyli cout litera, a potem po spacji wypisuję jeszcze wartość maksymalną. Koniec linii. Sprawdźmy, czy to działa. Naprawdę jest to dość dokonujemy, dość trudne do wytłumaczenia. Mam nadzieję, że mi się w miarę udało. Polecam to w spokojnej analizie. I widzimy, dla takiego słowa mamy 5 literek K i tak dalej. Czy mamy jakiś, który się kończy na zadany tekst? Czy myśmy wyłapali taką końcówkę? No akurat tutaj nie widzę. O, tutaj. I tu proszę Państwa, bez dopisania tego minusika na końcu tekstu nie wyłapalibyśmy tej trójki L.